Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się dziś w grze Supraland. No i cóż, jak widzicie, nadal jesteśmy w sumie tam, gdzie skończyliśmy przygodę ostatnio. A jest to spowodowane niczym innym jak tym, że po prostu, będąc szczerym, chciałem zaprowadzić, jak to się nazywało, muchy czy co to tam jest w to miejsce, ale woda je usuwa. Więc tak, nie mogłem zaprowadzić tych much właśnie, nie wiem co ja mam z mrówkami, ale tak, bo ciągle mi mrówki chodzą po głowie, wracając, nie mogłem zaprowadzić much, nie mogłem tym samym otworzyć przejścia tam marchewką, czy marchewki usunąć, dlatego też, mimo tego co obiecywałem ostatnio, nadal jesteśmy tutaj i tak, trochę połaziłem sobie prywatnie, zauważyłem takie połączenia tutaj ciekawe, więc chcę to od razu sprawdzić. I dla tych, którzy nie pamiętają, to ogólnie jesteśmy teraz, w sumie okej, okay, wow, tylko... A, dobra, tu jest jakieś przejście, dobra, brawo, ja to zauważyłem. Ale tak, jesteśmy za fioletowym kryształem na dole, sekretne miejsce, więc jej. W tym momencie mam do znalezienia jeszcze jakieś ewentualnie znajdźki tutaj, jakieś rzeczy, kolejnego kilofa, zasięg do pchnięcia, który jest bezużyteczny. To ważniejsze też właśnie mnóstwo, ale to podkreślam, mnóstwo sekretów, które tu są. Prawdopodobnie jeszcze nie odnalezione. Zostawię na kiedy indziej. A, i w sumie się połączę z tym, co chciałem powiedzieć. Ale tak, właśnie jesteś... Dobra, mniejsza, naprawdę mniejsza z tym, bo już się zbytnio gubię. Ale tak, musimy znaleźć coś, co zakręci wodę. Albo sposób na to, żeby przetransportować muchy bez narażania ich na uszczerbek na życiu i zdrowiu. I tak. Co teraz mi przychodzi do głowy, to szybko załatwić tutaj stalowe kule i spróbować tam znowu przejść, tak jak ostatnio przychodziliśmy. Może te kule tam właśnie jakbym zaniósł, to coś magicznie by pozwoliły. O, jest, dobra. Wracając, magicznie pozwoliły znaleźć jakieś przejście, które ostatnio pominąłem. Chociaż wątpię, pewnie to jest jakoś jeszcze inaczej zrobione. No, ale tak, nie będę narzekał ani nic. Szczerze, to ta lokacja i tak ma o tyle prostą mechanikę i proste po prostu właśnie miejsca, że nie powinienem narzekać na to, że nie potrafię tego znaleźć. Ale tak, już czuję, że naprawdę jestem rozproszony, poplątany i tak dalej, ale dobra. A powód tego jest taki, że jest wczesna poranna pora, prawdopodobnie. Słońce to prawda już świeci, ale tak, jest jeszcze dosyć wcześnie. O, nie kontaktuję do końca, ale mniejsza. A i przy okazji, patrzcie, w końcu zauważyłem, że mamy ten pasek. Taki fajny, więc tak, jednak to był pasek albo klamra, choćby do pasko. Ale dobra, mniejsza z tym, kule leżą, dobra, trzeba będzie coś z nimi zrobić, to zrobimy, a póki co... No i póki co to nawet nie wiem, co mam zrobić. Okej, może tak, nie dostanę się w ten sposób, to tak, najprościej będzie. Te czarne skały spadały z nieba i teraz trenuję się od potworów, okej. A właśnie, przy okazji mam 70 monet, to możemy wziąć to. I na ten moment jeszcze wykupić ostatnie ulepszenie, które, szczerze powiedziawszy, jest dla mnie bezużyteczne, no ale wiecie, dają to biorę. Teraz tutaj, co dalej w sumie? Bo tak myślę, co ja chciałbym osiągnąć, ale nawet nie wiem. Dobra, w sumie nawet nie wiem, co ja chciałem tutaj zrobić w ten sposób. Chciałem się bardziej skupić na tym, żeby grać, a nie gadać głupoty, które i tak nie mają sensu. A co jeszcze widzę, to tutaj taki fajny trik. Boże, pozwoli nam zebrać tą wielką monetę. Nie wiem, wiecie, czy monety się wliczają do 100%. Ale tak, pozwoli to na pewno zebrać, jak widać. Okej. To zamknięte? Nie, tutaj była ta dwójka, okej. Nie były te zamknięte drzwi jakby. Chyba, że wiecie, już mylę jakieś pojęcia, światy, krainy i w ogóle wszystko. No, ale mniejsza. Też były zamknięte. Mamy to, faktycznie było. Tak jest, to musi też być jakieś... Ciężko mi wierzyć, że dali miejsce, po którym... Nie,
da się nic łazić. No, sam, widzicie, są te monety. Off, który nie wiem po co tutaj je. To było prostsze niż myślałem. Prawda, tylko monety, więc wiecie, to nie jest nic wielkiego też tak, ale... Kolejny kill off. Okej. Jednak tutaj kill offów było tyle, że nie powinienem się chyba niczym przejmować, jeśli bym jakiegoś zgubił, ale okej. Zasięg ten, super. I tak, no w sumie kolejny mamy tutaj znajdźkę zdobytą. Kolejny sekret odkryty. A mój problem nadal istnieje, bo nadal nie wiem co z nim zrobić. Może lepiej byłoby naprawdę się teraz skupić, full focus i tak dalej, wiecie. A nuż coś z tego wyjdzie. Okej, tu jest jedna kula, to pójdziemy od razu po drugą. I może trzecią, jeśli by się udało wszystkie ładnie przepchać. O, okej. Ale nie można szybko je przepychać, jak się jedną kulę przepycha drugą. Ciekawa sprawa. Ale dobra, w takim wypadku szybciej to zrobimy niż myślałem. Okej, nie zgubiłem tej kuli, okej. Spokojnie, trzeba je uderzyć tak, żeby był jak najbliżej. A też masz kule ze stali, co zrobić ze swoimi kulami? Nic. Odpowiedź brzmi naprawdę nic, bo nie mam co robić. Poza tym, że ustawię tutaj tak ładnie, żeby sobie się odbijały. To powinno mi pomóc właśnie wrócić tam, chociaż... Jeśli się nie mylę, to tam byłem i nie było niczego już. Ale hej. Jeśli się nie mylę. A jak zapewne wszyscy wiedzą, ja się mylę zawsze. No. Jeśli się nie mylę, to i właśnie daje mi nadzieję na to, że jeszcze coś tam może być. Bo nie ukrywam, nie chciałbym zostawiać tak tego miejsca. Właśnie z tą wodą płynącą. Ciekawe, wysoko, ale... Tak po prostu... Więc po raz kolejny będę musiał jakoś się zsynchronizować z kulami. Okej, ona leci w dół tu teraz. Tak, tak, tak. I... Okej, dobra. Chyba trochę zepsułem. Też może nie, może nie. Tak, zepsułem to ostro. No niestety. Mam nadzieję, że to będzie tutaj, bo jeśli nic się załamie, wiecie, długo tutaj się męczę. Okaże się, że nic tutaj nie trzeba było zrobić z tym. Dobra, teraz się udało. Nie no, jesteśmy tu. Tak jak ostatnio. Te monety tam. Ale... Okej. To jest w sobie tak, że tutaj powinien pójść od takiej strony, żeby nie być pod tym. To jest tak spora podpowiedź już dla mnie, bo wiecie, teraz kiedy wiem, gdzie trzeba się dostać, jak trzeba się dostać mniej więcej, to łatwo będzie to osiągnąć. To w ogóle było do czegoś potrzebne, czy to tak tylko dla siebie to robiłem? W sumie chyba tylko. Mniejsza o to. Mniejsza o większość, mniejszość, takie inne głupie rzeczy, które mogę tutaj powiedzieć. Tutaj byłem i co tu było tak właściwie? A, no tak, tutaj cały taki proces właśnie tej zagadki. Z czymś takim, o czym w sumie nie wiem co powiedzieć. Co z tym zrobić? A, to jest to. Torty było to takie właśnie dziwne coś, to może powinienem się teraz skupić na tym wszystkim. A on już tutaj naprawdę jest odpowiedź na moje jakieś problemy. To pudło ponownie, więc cokolwiek tu jest, to... Co mi trzeba zrobić z tym pudłem? Tak. Próbuję najwyżej jak się da. Zepsułem. Oj, nie wiem, naprawdę nie wiem, chociaż... Jestem jeszcze z tej po coś, to co?
Potencjalnie to może jednak nie trzeba robić tam niczego. To pudło jest z myłką. Nie, takie połączenie nie może istnieć, więc tak. Tak jednak. Chyba jednak to włącza tylko, czym włącza wyskocznie, która jest. Jest. O proszę, jest. Jej, znalazłem jakieś coś. Na co to wszystko? Poza tym, że jest znajdźka, to nie wiem. Chwila, ten tu skąd? Zobaczmy ktoś, skąd się on tutaj wziął. Tak naprawdę skąd on przylazł, bo ja nie rozumiem. Bo tutaj żadnych takich grobów nie było. Marchewki blokują. Tam. Tak, aha. To jednak to nie było żadnej wielkiej tajemnicy. A szkoda. Chociaż wiecie, jeszcze to miejsce może coś skrywać, typu tą metaliczną bramę. Która póki co nie prowadzi donikąd. Okej, dobra. To miejsce, nawet jeśli ma jeszcze jakieś coś dla mnie, to jest tak ukryte, że nawet nie jestem w stanie. To więc tak, to tutaj. To tutaj, to tutaj. Jednak niżej. W ten sposób będę mógł tędy, tutaj można nawet wskoczyć. Gdzie z powrotem? A dobra, bo to było po co? Zapomniałem. A inne rzeczy muszę samemu pomyśleć, jak zrobić. No i tak, ta woda. Największa. Wydaje mi się, że chyba tutaj się jednak wchodziło jakoś inaczej. Ja tylko plączę się tu niepotrzebnie i gubię. Ale dobra. Idziemy szybciej. Chciałem tego otwierać. Kurczę, szkoda, że nie mam prędkości razy 3. Pewnie potem narzekał, wiecie, że jeszcze bardziej się ślizgam i w ogóle, ale póki co bym chciał taką prędkość. Znacznie by ułatwiła podróżowanie w niektórych miejscach. Ale dobra. Full focus. Musimy znaleźć przejście, jak już mówiłem. Tak, też jest zamknięty. Dobra. Dobra. Challenge accepted. Po prostu jakiś zamknięty. Teraz gin. Bestio. Wyzwanie dobra. No. Dobra, dobra. Oczywiście dostaję obrażenia, bo ja nie umiem unikać. A tutaj promieniem będzie szybciej niż zwykłymi pociskami. O, okej. Okay. Myślałem też, że być bezpieczniej, ale proszę jednak. Promień nie chroni przed strzałami tych dziwnych rzeczy. Dobra. Skoro tu jest coś takiego, czego wcześniej... To można zobaczyć coś tu... A, dobra, byłem tam, tylko nie otworzyłem drzwi. Po prostu brawo ja. Okej, tutaj chyba też byłem? No dobra, tak. Definitywnie byłem. Fajne przejście, tylko no nadal jest to już... Nie znajdziemy sposobu póki co na to, żeby łączyć tą wodę stąd. Mhm. Jeszcze spadłem. Nie, nie. Nie mam pomysłu po prostu na siebie i już zmarnowałem ponad 10 minut. No niestety, ale dobra. Te odcinki tak miały być takie dosyć spokojne, luźne, więc tak. Ale no, teraz chyba
póki co zrobię cięcie, bo musimy poszukać jakiegoś rozwiązania sensowniejszego, nie tylko tak biegać w tej weftę. No, niestety nie znalazłem tego wszystkiego, ale za to patrzcie, co my tu mamy. Deseczki i parę monet. Jego, ale jednak przynajmniej coś na pocieszenie. Tak, chyba... Chyba nie ma co. Dalej więc... Po prostu idźmy dalej. Do wioski niebieskich. Co? Chwila, że co? Serio? Powiem szczerze, że brałem tego kryształu, bo szukałem... Widziałem, że jest jedno miejsce takie, powiedzmy, na klucz. Nie widziałem klucza, myślałem, że może gdzieś coś zjem, będzie klucz, ale... Tego się nie spodziewałem. Że to jednak przejście naokoło trzeba było znaleźć. Okej. Okej, dobra, to było jednak... Mniejsze niż myślałem. Dobra. Okej. Nie. Nie wierzę. Ja myślałem, że na pewno to już będzie przejście bezpośrednio do niebieskich i tyle, a tutaj takie magiczne coś wyszło. Ale dobra. Nie ma co narzekać. Przynajmniej zrobiłem to zaledwie godzinę łącznie. Tak. Więc może mój poziom mentalny jednak jest przynajmniej trochę wyżej niż myślałem. Nie jest to poziom minus jedynie przedszkolak. Ej, dobra, tak. Teraz to tutaj, tak. Halo, dzięki. Dobra, dobra, mniejsza. Kostka, super, działa. Teraz tylko trzeba szybko przejść, żeby dostać się na wyrzutnię. Zobaczyć, co jeszcze nam powie tamten gostek. Za to, że wiecie, usunęliśmy marchewki. Bo jeśli on tu jeszcze będzie, to może nawet podziękuję. Nie, nie ma go, oczywiście. Hej, w takim wypadku możemy tutaj lecieć dalej i... Co on tu mówi? Te muszki są naprawdę głodne. Wszystko zeżarły. A, ty na gościowa. Jesteś wystarczająco silna, by podnieść ten kamień? Jeśli nie, zapytuję górnika w mieście. No tak, czyli siłę tutaj też trzeba było zdobyć inaczej. Dobra. Dobra. Pora na potężną zabawę w Minecrafty ponownie. Musimy zniszczyć każdy kamyczek. Żadna mu się nie oszczędzi. Skrót. Który mnie zirytował tak bardzo, że już po prostu chciałem się poddać w szukaniu tutaj przejścia. Jednak nie było wyłączajki na wodę, tylko trzeba było robić fabułkę. Też raz dla odmiany, a nie tylko płakać o tym, jak to nie potrafię znaleźć czegoś się. Ale wiecie, co ja. Próbuję po swojemu, a potem wychodzi, że przez to tylko tracę czas. Dobra. Dobra. Okej, tak, teraz ty kolejny. Przeciwniki ze skał wyskoczą, więc szybko promieniem, bo promień tak jest bardziej zawodny, jeśli chodzi o trafianie, niż broń. Okej, za to bronią szybciej, można to zniszczyć, dobra. W ogóle ciekawe, czy te marchewki też by to zżarło? Pewnie tak. No, ale teraz nie chcę mi się sprawdzać, więc pozwólcie, że wyjątkowo spasuję. I tak. Dobra. To jest powrót od razu. Do tego miejsca, za którym płakałem, że jeszcze tutaj chciałem coś zrobić. A mi nie pozwolili, źli niedobrzy. No dobra. Czyli całe szczęście jest to przemyślane przez twórców. Halo, połączcie. Dziękuję. Wystarczająco wysoko jeszcze, ale tak. Wiecie co? Postawię tu kostkę. Taka kostka powinna wystarczyć, żeby sobie poradzić z tym wszystkim. O, halo, kostka. Promień mi zniszczyła, super, po prostu. Taka to postawię. Nie, to nie ma sensu. Chyba, że tak. Tak, teraz dzięki pomocy mocy kostki, to jest chyba jakaś tam sześcian mocy się nazywała, czy coś, ale mniejsza.
Ale tak, dzięki pomocy mogę teraz to zrobić i... Chwila, co? Czy ja? Chciałem, że pod znakiem, żebym utknął, ale na szczęście nie. Pewnie jestem idiotą, który mógł się po prostu przyciągnąć. Nie, dobra, aż tak źle nie jest ze mną. Może pomyślimy jakoś to inaczej. Tylko czy jest coś innego w ogóle do przemyślenia? Choć pod takim kątem też będę mógł przejść. Oczywiście, żebym spadł i tyle z tego. Tak. O, że pozwoli mi coś szybko, fajnie zrobić. Okej. Przyciągamy się raz. A, okej. Chyba wiem, jak to trzeba zrobić. A, tak, tak. Chyba, że mogę od razu tam wyżej. A, mogę nawet. Tak. Jednak nie mam pomysłu, co zrobić z tym wszystkim. Chyba będę musiał na razie się poddać. Jeśli chodzi o szukanie tego wszystkiego, bo jeszcze będzie na to czas kiedy indziej. To... jeszcze tylko to... Tego drewnianego jest. Traktuję tego jako drewno, serio? A, czyli to jest za daleko. Dobra, czyli stary, dobry sposób, inny. A. Jajkę? Teraz? Do tej skrzyni trzeba się dostać jakoś sprytniej, inaczej. Mam nawet teorię. Kostka mi teraz w niej przeszkadza. Tak. Tak, to było prostsze niż myślałem, ale jest tutaj obrażenia z kombosem plus 25. Super ulepszenie, które jest mi do niczego niepotrzebne. Ale dobra. Nie będę się teraz na tym wszystkim skupiał, ani nic. Mamy tutaj teraz wspaniałe moce, wspaniałe możliwości. Patrzmy, dokąd te wszystkie rzeczy będą prowadzić. A, i chyba stąd możemy przenieść teraz kowadła tam wcześniej, żeby coś zrobić, co wcześniej nie było możliwe. Tak, trzeba będzie sprawdzić, ale zanim to tutaj... Starczyć te kowadła. Dobra, dobra. No to... Pora ukraść. Tak z jedno, może dwa, góra trzy. Wiecie, żeby po prostu łatwiej było sobie tutaj poradzić z tym wszystkim. Tutaj promień, deskok łatwy, tak, kowadło numer jeden. Nie chciałem tego klikać, ale dobra. Wiem, że pewnie was to nie interesuje, byście chcieli zobaczyć w końcu fabułkę i inne takie rzeczy. Ale no. Powiem szczerze, mam teraz w sumie kilka rzeczy do zrobienia. Nawet dużo tych rzeczy. Powiem całkowicie szczerze, poza tymi kowadłami musimy jeszcze poprzenosić parę spraw. To? Gdybym tylko pamiętał, gdzie jest ten pan cud cały, to bym mógł wykonać prawdopodobnie jednego achievementa, którego zobaczyłem sobie, jeśli chodzi o nazwę. Obrazek i opis. No tak, nie ukrywam, ostatnio zacząłem sprawdzać te achievementy już tak dokładniej, za co są, za co nie są, żeby ewentualnie takich bardziej tajemniczych, które nie są uznawane za ukryte achievementy, podkreślam, nie sprawdzam ukrytych, to po prostu, wiecie, nie są ukryte, co równie dobrze mogę sprawdzić, żeby potem nie płakać, że właśnie pominąłem. Jak? Tak, pniak jest drewnem, co ciekawe, palmy nie są drewnem. Aha, ale jest zbyt stromy, żeby na niego wleść, więc kostka. No, kostka! Zachowuj się.
Ja, za dużo chaosu robię tutaj samym sobą. Zamiast spokojnie tutaj wejść, to tak. Padło. Pakietkę chyba tamtego mistrza Suprabola też mamy. I coś więcej było do wzięcia, czy to tyle, bo w sumie już nie pamiętam. Ale co jest? Okej, okay, jedno kwadło. Kwadło i plakietka. Plakietka później, na razie kwadło trzeba poustawiać. I wiecie, zobaczymy, czy to zadziała tak, jak myślałem. Zresztą mam to fioletowe, to fioletowe też łatwo będzie zrobić w końcu. Prawda jest taka, że po milionie lat w końcu wiem, jak robić fioletowe pociski, więc no. Taka różnica jest względem tego, jak byłem tu wcześniej, a jak jestem tu teraz. I chyba to było jeszcze jakieś inne miejsce, które wymagało ode mnie fioletowego pocisku. Tak, to oczywiście to też zrobimy. Macie skórki, a teraz gincie. I swoją drogą fajnie byłoby jeszcze nazbierać trochę monet, bo jeśli się nie mylę, przed tym całym rycerzem kościanem było jeszcze jakieś miejsce, w którym mogą kupić ulepszenia i akurat na... Brakło tu teraz, może będzie lepiej. Ale okej. Okay. Łucznik. Wowi wredni. Dobra. Spokój, full focus, te sprawy. Zauważam, że tych lawowych jest kilka rodzajów. Ciężko mi poznać, który jest który, ale no. Wiem, że jest ich kilka. A i właśnie tam też może w końcu wleziemy. Hej, fioletowy pocisk? No tak, nawet na stówę wleziemy, przecież to otwiera nam tutaj to takie wydłużane. Co my tu mamy tak naprawdę? Bugi? Na razie, więc tak. Dobra. Jest. Wejście takie stabilne. A, wystrzał piłki. Pytne. Sprawdzałem, czy znam manewry, których nas gra uczyła. I inne takie rzeczy. Fajne. I... Ciągacz monet? O, przyciąga monety z daleka. Nie wpływa na powolnie obracające się duże monety. Okej, okay. Powiem szczerze, że to jest fajne. O, czy jest coś więcej? Czy to już wszystko? Bo tak szczerze nie wiem. Tak, na pewno jeszcze muszę sobie przypomnieć, gdzie w ogóle leżała bateria? Nie, dobra, bateria jest łatwo dostępna. Patrz, to teraz jeszcze tutaj, po takich skałkach, po tym wszystkim. Tutaj jest skrywana jeszcze jakaś tajemnica. Pomiędzy. Da się w ogóle ogarnąć. Właśnie, jeszcze sprawdźmy, dokąd prowadzi to, bo tak po części. Nie mam części, co go poprawić, gdzie nie pamiętam. Daj. Okej! Okay. Wiecie co? Teraz to wszystko ma sens. Czemu tu było przejście do tego, w to miejsce i inne takie... czy pod takim kątem też mogę chodzić? Nie, to już jest za dużo. Tak może? To... Ale będę musiał pod takim dużym kątem pójść. A może... Może nawet nie wchodzić, tylko raczej... Je podciągnąć właśnie. Czekam się. Nagle szybko to? Nie, tak się nie da. Lenie, czy to jest traktowane jako drewno? Jest! Dobrze! Teraz tak i tak. To jest niezła taka zagadka. Jak się tam dostać?
że mogę tutaj przynieść ze sobą. Będąc szczerym, nie pamiętam, czy tutaj, wiecie, nie ma jakichś takich rzeczy do noszenia. Ważniejsze dla mnie jest to, żeby to było z drewna. Ale tak, dobra, mniejsze jeszcze z tym. Zanim się tym zajmiemy, to jest coś ważniejszego do zrobienia w tym miejscu. Zanim właśnie to, i będziemy się bawić w to wszystko, bo tak, dzisiaj znowu ten będzie odcinek taki pewnie bardziej poświęcony zbieraniu i zwiedzaniu. Chociaż dużo to już nie zrobię, bo pół godziny mamy już nagrania. Głównie moich wypocin, jak próbuję coś zrobić, im to nie wychodzi, no ale... Musimy szybko tam potem zanieść plakietkę. Bo jeśli chodzi o tą plakietkę, to podejrzewam, że są jeszcze dwa osiągnięcia z nią związane. Oczywiście to jest moja teoria. Jedno właśnie dotyczy pana cuda. Drugiego. Po angielsku zwanego Mr. Miracle. Okej. A drugie dotyczy prawdopodobnie... Tutaj mam dwie teorie. Jeśli to jest związane z tą plakietką, oznacza to po prostu tyle, że no, musimy... Jak to się nazywa? Brakuje mi teraz słów. Musimy po prostu przynieść plakietkę do chałupy. A jeśli to nie, to drugie rozwiązanie tego to jest ukończenie gry pewnie. Dosłownie... Opis to jest z Funky. Mam dwie w domu. Tak. A kowadło, dobrze. Halo. O! Przez przypadek je przewróci. Łem i jest dobrze. Oczywiście. Oczywiście, że zepsułem tutaj. Ale tym. Szczyloj nasz gościu. Synek, mamy jakieś imię? Wydaje mi się, że nasz ludzik nie ma imienia. Chociaż dobra, tu w ogóle imion za bardzo nie ma. Więc tak, to jest jedna z tych gier, gdzie jak coś już ma imię, to najczęściej jest nazwa własna, coś typu Kościany Rycerz. Imion, że imion to chyba nie było w tej grze. Ani jednego. Tak, tak jak teraz myślę, to w sumie to... No nie było. Kurczę, skąd tego tak dużo nagle? W sumie nawet nie wiem, ale mniejsza o to. Najważniejsze, że nawet jeśli jest tego dużo, to mamy dzięki temu trochę monet. I teraz tak, jeszcze jedno kowadło i ostatnie. Ostatnie chyba było tam. O. A właśnie, tam też było to miejsce, które nie wiedziałem jak się dostać, a teraz już wiem. Więc tak, z tego odcinka, który miał być... Nawet nie wiem, co chciałem z nim zrobić, teraz nagle wyjdzie coś znacznie innego. Okej, zostaw kowadło. Wody przeszło. Tak, może będzie potrzebne tamto. Powiem szczerze, nawet tam pójdę z własnej woli, bo jak wspomniałem, tam jeszcze chyba coś było takiego do znalezienia, czego nie zrobiłem wcześniej. A co mogło, podkreślam, być właśnie znajdźką jakąś fajniejszą. Tylko na teraz w sumie. Ej. No i tak. Mam nadzieję, że naprawdę wam nie przeszkadza to, w jakiej formie te odcinki prowadzę, to, że tak to jest niezdarnie i w ogóle naturalnie, ale... Prawda jest taka, że jak już mam robić te nagrania, które podkreślam po raz kolejny, robię głównie z myślą o tym, żeby się motywować do przechodzenia gier. Żeby mi po prostu nie zalegały na playlist, na bibliotece Steam. A to tak, poza tym, że to jest właśnie taka motywacja dla mnie, no to chcę też pokazywać wszystko, jak to u mnie wygląda prawdziwie, a nie tak sztucznie wycinać, czy nie robić takich rzeczy, a bo po co ryzykować, później gra może to wytłumaczy, wiecie, no, każde moje przemyślenie, każdą moją głupotę, którą zrobię, pokazuję wam tutaj, tu i teraz. Okej. Tak, definitywnie to był wielki test możliwości. Masz wszystko, czego potrzebujesz. A tak, tylko że już to rozwiązałem. Można odtąpnięcie, dziękuję bardzo. Niepotrzebne, ale hej, kolejna znajdźka. Tak. Tym razem miałem rację, że to był po prostu test umiejętności, czy wystarczająco dobrze znajdźki zbieram i tak dalej. Okazuje się, że najwidoczniej tak, wystarczająco dobrze to robiłem.
Dobra, mamy baterię. Wyłącz magnesa. Tak, tak, tak. Okej, bateria jest. Teraz tutaj wsadzamy. Przesuwamy to na pozycję Tom. Stajemy się żywym przewodnikiem prądu. Wstawiamy kostkę, idziemy po kowadło. Kowadło, klikamy przycisk. Wychodzimy z kowadłem bez problemu. Zostawiamy to. A, za daleko poszło. O, teraz jest dobrze. Teleporter jest już aktywny. Wstrzymujemy się razem z kowadłem. Teraz tak. Jeśli mamy wszystko, to super. Jeśli czegoś jeszcze brakuje, to się załamiem. Idziemy teraz tu. Naprawdę? Bo tu jest za płytka woda, to prąd nie przeskakuje. No, bez przesady. Wiecie, co to oznacza? Muszę znaleźć kolejne kowadło. Je tu przynieść. Nielegalnie. Nie. Zostań kowadło. Zostań. Dobrze, przywodzisz prąd. Dobrze. A to oznacza mniej więcej tyle, że widzimy się za chwilę. Bo nie chcę wam naprawdę zarejmować aż tyle czasu. Szukałem kowadła. No, dobra. Mam nadzieję, że słyszeliście wszystko. Ale tak. Nie chciało mi się szukać tego kowadła, więc... Więc tak. I mamy przejście. Mamy skrzynkę, w której tym razem jest święty miecz, ale chwila, już mieliśmy święty miecz. Niszcz kamienne groby. Teraz możesz niszczyć kamienne groby i uniemożliwiać wrogom odradzanie się przy nich. Okej, czyli podwójna dawka świętego miecza. Ale fajnie. W końcu będziemy mogli tutaj czyścić to tak doszczętnie. Dobra. Dobra, no to teraz się zaczyna zabawa. W sumie, skoro już też mamy to wszystko zrobione, to jak... Jeszcze ważnego tutaj do zrobienia, o czym tak myślę? Bo wiecie, te groby to będziemy szukać i niszczyć na bieżąco, nie będę teraz za nim biegał. Ale tak, mamy to, więc hip hip hura i w ogóle jej. Odkryty wielki sekret. I tak, teraz gdzie jest ta plakietka? Wiecie, jak już przy tym jesteśmy, to chcę zanieść do Pana Cuda. Zobaczyć, czy to jest to, o co mi chodziło. Jeśli to nie jest to, o co mi chodziło, w sensie... Bardziej chodzi o to, wiecie, że ten achievement jednak będzie miał jakieś inne wymogi. No to szkoda. Oj, przy okazji widzę groba. Jak mówiłem, groby będę niszczył, bo... Jeśli je zniszczę, to będziemy mogli szybko wrócić tutaj. Do tego miejsca i wykupić sobie ostatnie ulepszenie, które tu zostawiliśmy, bo... Tak... Nie wracasz tu jakieś ulepszenie. O, jeszcze oni, no oczywiście. Bo trzeba komplikować życie, nie można zostawić tak w spokoju mnie. Ale hej, przynajmniej monetki, patrzcie, jak ładnie teraz się zasysają, nie trzeba się przejmować niczym. A, przy okazji to nie tutaj, to było tam. Dobra. Już poprawiam swój kurs. Dalej. I wiecie co? Czuję, że może nawet naprawdę uda się wejść dzisiaj do tej, do niebieskiej. Tak wiem, nierealne, bo tam nas nigdy nie wpuszczą, to wszystko to są po prostu teorie spiskowe i niebieska wioska nie istnieje, a to wszystko miało być tylko testem naszych możliwości. Pewnie coś takiego się okaże. I niebiescy to tak się jeszcze... Chociaż dobra, z drugiej strony była ta niebieska, która się umawiała z czerwonym, proszę nie mów jej i tak dalej. Więc gdyby to miał być jakiś test dla nas, to byłoby dziwne, że aż tak bardzo się napracowali, żeby dać ten test. Tak, czy pan Cud na pewno był w tę stronę? Tak, bo jeśli nie, to się załamie, że pomyliłem całkowicie miejsce. Nie, to musi być tutaj. I tak. Dobra, tylko teraz co zrobić, bo wiem, że... A zresztą co ja tutaj będę tak gadał głupoty? Nawet w wyświetle osiągnięcia, o które mi chodzi. Bo czemu by nie? Mogę to zrobić. O, proszę. Jest Mr. Miracle some groupies. Więc nie wiem, o co tu konkretnie chodziło. Ale podejrzewam, że jeszcze to może być rozwiązaniem. A, tylko... A nie, tutaj po prostu!
Wow, teraz już rozumiem, dlaczego jest taki popularny. Cóż za człowiek, cóż za inspiracja. Okej, okay, dobra. Mamy to. To było łatwiejsze, gdybym zauważył od razu to miejsce, ale okej. Okay. Byłem ślepy. A więc tak. Kolejna rzecz za nami. Jako, że to już mamy załatwione, to teraz pozostało tylko znaleźć szybki powrót wioski czerwonych, żeby sprawdzić, czy moja druga teoria też jest prawidłowa. Ale no, póki tego niestety nie jestem w stanie zrobić, bo się zgubiłem jakoś mocno, to no. Właśnie słyszę wroga. A no tak, groby, zapomniałem, że tutaj też są groby przecież, które mogę poniszczyć fajnie sobie. Żeby się już nie odradzało dziadostwo. Dobra. Dobra, tak też zrobimy, jeśli jakiegoś groba znajdę. Wiecie, jak mówiłem, nie będę ich szukał jakoś tak wyjątkowo, ale jak już będą przy okazji, no to czemu nie. I tak, rzeź z mieczyka, jako że no, z mieczykiem teraz musimy niszczyć groby. Kolejny, jej, i widzę, że ty się chyba odrodziło na moich oczach? Nie, nie do końca. Ale okej, tam coś było. Oj, dobra. Strasznie chaotycznie to wszystko robię, wiem, jestem tego świadom, ale no, jestem chaotycznym człowiekiem, więc no. Co poradzić, że to się przekłada też na moje nagrania. No i tak, też jestem człowiekiem, który nie lubi zbytnio sobie komplikować spraw, dlatego też no, moje nagrania, jak widzicie, są rzadko kiedy pocięte. Jak robię cięcia, to pewnie to i tak są strasznie surowe, bo no, prawda jest taka, że jestem zbyt leniwy, żeby to zrobić lepiej. Więc no, wybaczcie. Może kiedyś się zmotywuję wystarczająco, żeby coś tu... Dobra, teraz to w sumie mam laga. Takiego porządnego. Zrobić w sumie. Byłem jeszcze jakiegoś innego drewnianego obiektu, żeby to zadziałało. Inna sprawa. Wiecie, samego tego bloku, chociaż. Dobra, jestem głupi tutaj, przecież jest plakietka drewniana, którą sam przyniosłem. Idź, kostka! Znowu pomyliłem przyciski. Więc wow. Nie spodziewałem się, że to... A hej! To, że ją przyniosłem tutaj ze sobą, okazuje się być zbawienne w tej sprawie. Właśnie, wielkie krzesło. A, może jakoś udało się... robić, a póki co... lecę i... E? Domu, czy po prostu mi ten? Nie wiem. Dobra, to było czerwona. Czerwonym nie można sterować, więc. Mógł tutaj, wiecie, coś zrobić, to by było raczej na niebieskim. Nie, dobra, to krzesło nie ma żadnych tajemnic raczej. Powrót do czerwonych. Sprawdzić, a potem już pójdziemy na spokojnie ogarnąć wszystko, więc widzimy się szybko, bardzo za chwilę. Tam po raz kolejny. Udało mi się znaleźć właśnie to, czego szukałem, czyli jakieś przejście szybko do początkowych terenów. Teraz pozostały dwie rzeczy. Pierwsze to zanieść i sprawdzić. Błagam, żeby to dało tego achievementa, bo jeśli nie, to będę się wkurzał, że tak to targam ze sobą przez kolejne 20 minut, których nie widzieliście. Byłem zbyt głupi, żeby znaleźć przejście. Tak. A potem, jak już to załatwimy, to w sumie... skałek tutaj wszędzie, tych takich wulkanicznych, jak oni to nazywają. No ale cóż. To idziemy do... No do królowej, bo już chyba możemy iść w końcu do króla niebieskiej wioski. I dobra, jest miejsce. A to oznacza... O, hej, wow, cóż za umiejętności, syn króla? Hej, wow. Najpierw to wszystko za mnie tu przybiegło. Okej. Okay. Dobra, ale mniejsza.
Właśnie, chwilę, jeszcze, to są też jakieś takie drewniane rzeczy, to może nawet tutaj też jeszcze są jakieś sekrety. Więc dobra, kogo ja szukuję, są na pewno, przecież potrzebujemy jeszcze jakichś tych, no. Brakuje, no, jednej beczki. Ale tak, nie będę się teraz tym przejmował, gdyż lecimy po prostu do niebieskich. Czym prędzej do niebieskich. Końcu fabułka i takie sprawy. Aż jeszcze jedyne co mnie zastanawia, jedna kwestia, którą od razu oczywiście poruszę. Tak, znowu będą się ludzie wkurzać, że co ty, gościu, robisz, przecież miałeś robić coś innego. To miejsce. Nadal nie wiem, jak tam to zrobić, więc mówię to wprost. Chociaż dobra, to nie ma sensu i tak pewnie to będzie nagrane tak na zapas, że no. Że no, rozwiążę to sam, zanim w ogóle będziecie mieli okazję napisać o tym, ale tak. Jeśli będzie jakaś opcja, żeby się dowiedzieć co, jak, gdzie, kiedy, że tak nazwę, to... Znaczy... już się gubię. Po prostu chciałem prosić o pomoc w rozwiązaniu tego wszystkiego, wytłumaczeniu, jak tam się dostać, ale pewnie sam to wykminię bardzo szybko. To... Tutaj było mnóstwo kawałków, innych rzeczy, ale tak. Jak mówiłem, pójdziemy zaraz do niebieskich. Ale zanim to właśnie chcę wykupić ostatnie ulepszenie, które tutaj jest. W przypadku... Regeneracja zdrowia plus 10. Wiecie, przyjemna rzecz. Nie jakaś szczególnie potrzebna, ale no, przyjemna rzecz. Bardzo nawet. I tak, teraz idziemy przed siebie. Właśnie, jeszcze księżyca odłożę. Ładnie świeci? Tak, ładnie. Och, nie zrobiłeś wszystkie McGuffiny. Wchodźmy do środka. O. Dobra, sprytne. Nielegalne przejście. Co? Co? Niech to, on ukradł twoje narzędzia. A ta się teleportowała tutaj. Ale chwila, co? Możecie mi tłumaczyć? W inny sposób, żeby przejść przez finałową bramę. Finałowa brama? Czyli my już się zbliżamy do końca? Okej, wiecie co? To jest takie... Mamy kostki, mamy buty, mamy mieczyk i przyciągajkę. A co on tu mówi? Widziałem, jak ukradł twoje rzeczy i po prostu wyparował w tym miejscu. Jak to możliwe? Twoja mama jest chyba wkurzona. A. Okej. Mam dziką teorię, która pewnie jest nieprawidłowa, ale... Tak... tak... Próba tam pójdzie, wściekła, to zablokujemy ją, tak? Ona w ten sposób może nakliknąć przycisk. Dobra. Tam widziałbym czujniki niebieskości. Pewnie to jest... Powiem szczerze, obstawiam, że to jest tak głupie, że to będzie prawidłowe rozwiązanie. Ale tak, muszę to po prostu sprawdzić. A teraz... Ochlapał nas i... O, wow, co ona mówiła? Nie wiem, co mówiła, ale och, wow, coś tam i... Stał się niebieski. Wyglądasz też... strasznie jak cholera. Okej. Okay. Ale jesteśmy niebiescy i proszę. Certyfikat niebieskości. Zdany. Odzyskaj swoje rzeczy. Infiltrated. Jesteśmy w niebieskiej wiosce i... milion różnych rzeczy do kupienia. Podwójny skok. 15, co? Śmiertelnikie rzeczy, dopiero co przybyły. Podwójna scena specjalnie dla ciebie. Kupię złoty moduł promienia mocy, co?
Okej. Okay. Dlaczego niebieska strona jest taka mała? Nikt nie użyłby czerwonej. To skandal. Pan cud nigdy by na to nie pozwolił. Okej. Okay. Czy jesteśmy u niebieskich teraz? Ciekawe, ciekawe. I musimy odzyskać swoje rzeczy. Okej, okay. Powiem wam szczerze, nie wiem co teraz. Poza tym, że czeka nas prawdopodobnie wielka jakaś przeprawa, podróż czy coś, ale tak. Chyba odzyskali naszych rzeczy i innymi sprawami, co zajmiemy się później. Ja cię znam. Czym tak dziwnie pachniesz? Podejrzewałem się chyba tej naszej... Ale dobra, mniejsza z tym. Królestwo niebieskich. A cóż? Dasz wiarę, te czerwone czubki ciągle próbują uznać pana cud za jednego ze swoich. Pan cud, król niebieskich. Okej, okay, czyli tak. Będzie się działo. A póki co naprawdę to chyba tyle i dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało i to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.